Żabciu, gdzie jest mama? Pokaż, która to mama. Ho, 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 ho. Jaka fajna, a tata? Tutaj? O kurczę. Jak tak ojciec wygląda, to już to lepiej, żebym się nie pokazał. No i dojechaliśmy. Krzysztof Rapanujo Bobylowski się kłania wraz z rodziną. Właśnie do tego kościoła zmierzaliśmy. Tutaj jest ekspozycja poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. Także zaraz wchodzimy do środka. Żabciu, przywitaj się ładnie z naszymi widzami. Dzień dobry. Dzień dobry. O, widzisz, Żabciu, bardzo ładnie. Przy kościele jest parking. Za godzinę wychodzi euro 70 do godziny 18. Potem już jest za darmo. Także ja zapłaciłem. No i wchodzimy do środka. Mikołaja Kopernika chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Wybitna postać, Polak, astronom, ekonomista, prawnik, lekarz. Przede wszystkim jest znany z dzieła o obrotach sfer niebieskich i mówi się o nim, że wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Zutphen okazało się, że to jest bardzo fajne, małe miasteczko. No i wypadałoby się jeszcze wybrać za chwilę, jak po obejrzeniu ekspozycji, wybrać się do centrum. I już jesteśmy w środku. Ekspozycja jest rekomendowana przez polską ambasadę w Holandii. I tutaj w kościele znajduje się replika dzieła o obrotach sfer niebieskich Kopernika. Wstęp kosztuje 2 euro i tu jest jeszcze planetarium, do którego zmierzamy. I zaraz wejdziemy tam do środka. Pokażę to wszystko od środka. Ostatnią szansą na wejście do planetarium to jest 26-27 oktober, czyli październik. No i wszystkich chętnych zapraszam. Żabciu, chodź, wchodzimy. Z mamą. Z mamą, chodź. No, do środka. Wchodzimy do środka. Tu mamy Słońce, tu mamy Ziemię, tu mamy Księżyc. Proszę bardzo, Żabciu, będziesz kręciła? Kręcimy, tak, i taki pokaz. Ups, mama dostała. Co, Żabeczko, podobają Ci się lunety? Szkoda, że nie można spojrzeć przez to, co, Żabciu? Nie. No nie można właśnie. Jest nawet księga pamiątkowa i Żabka rysuje mamę i tatę. Tatę i Weroniczkę. A, i Weroniczkę. A, już powiedziałaś naszym widzom, jak masz na imię. My już wyszliśmy z kościoła, teraz idziemy powolutku do centrum. A, taki malutki rekonesans zrobimy. Może coś zjemy, może się coś napijemy. No, w każdym razie idziemy do centrum. W centrum widzę jest klimacik. Panowie grają jazz. Słuchajcie uważnie, będą się tutaj wielkie rzeczy działy. Będę jadł kibelin. Wazami, Magdo, a chcę się przyznać, jeszcze nigdy nie jadłem. Jem słynny kibelin. Wow. I weszliśmy sobie tak na sam koniec do takiej restauracji fajnej w Watykanu. Zamówiliśmy pizzę americano i herbatka do tego.
Ja już się powolutku będę z wami żegnał. To był Krzysztof Rapanujo Pobylowski. Trzymajcie się, do usłyszenia i na razie. I jeszcze żabeczka na sam koniec coś chce powiedzieć. Co tam, żabce? Ja mam ciasteczka i ja mam tylko łyżkę. Aha, i łyżkę masz, no. Tak. Wow, ale łyżka fajna, no. Tak, i mama też i tata też.